Witam Państwa serdecznie w Imperium Kobiet. Dzisiaj Marta Roman zrobiła niespodziankę dla swoich klientek i zaprosiła do nas do Płocka projektantki. Modowe figury na rynku polskim i nie tylko. Witam Was serdecznie. Dzień dobry, witamy. Czym kierujecie się, tworząc swoje kreacje? W zasadzie od samego początku było tak, że szyłyśmy głównie dla siebie i pod siebie i tak chyba zostało. Szyjemy to, w czym same chcemy chodzić. Wszystkie projekty powstają tak naprawdę jakby w kontekście trendów, które śledzimy i interpretujemy na swój sposób pod siebie. Ważne jest też dla nas, żeby ubrania były praktyczne, żeby w zależności od dodatków można było je założyć zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem. To dla naszych klientek też bardzo ważna sprawa. Chciałam wszystkich Państwa bardzo serdecznie powitać. Wczoraj, słuchajcie, jak szykowaliśmy się od pokazu, to mama tak zasiała we mnie ziarno wątpliwości i mówi: ty myślisz, że ktoś przyjdzie w ogóle? Więc naprawdę bardzo się cieszę, że jesteście. No bo to jest cała przyjemność i jakby cała największa nagroda tak naprawdę osoby, dla których coś się robi, one przychodzą i jakby się z tego cieszą. Także dziękuję bardzo. A z czego czerpiecie inspirację? Głównie z tkanin i z ulicy, natomiast przede wszystkim tkaniny. Jak przyjeżdżają do nas dostawcy tkanin, proponują nam nowe wzory, w zasadzie zawsze od razu wiemy, co z tego powstanie. Po prostu widzimy tkaninę, kolor, wzór, fakturę i od razu... I tutaj jesteśmy zazwyczaj jednogłośne, jeżeli chodzi o wybory. Od razu mamy te same pomysły i wiemy, że to musi być taka sukienka, a to się super nada na przykład na kardigan czy płaszcz. A tkaniny skąd bierzecie? Głównie z Włoch, Francji i Hiszpanii. A skąd pomysł na wspólną markę? To się wszystko zaczęło, jak urodziłyśmy dzieci. Pracowałyśmy w zupełnie różnych i innych branżach. Natomiast jak urodziłyśmy nasze pierwsze dziecko, w sensie nie wspólne, tylko każda z nas urodziła swoje pierwsze dziecko, w tym samym czasie uznałyśmy, że powrót do starej pracy raczej już nie będzie miał miejsca. No i tak jakoś z rozmów, spotkań, tego też, że szyłyśmy dla siebie, postanowiłyśmy konsultować i stąd ten pomysł, żeby zrobić coś razem. A co robiłyście przed? Ja pracowałam jako tłumacz. Ja pracowałam w domu mediowym, jestem po studiach ekonomicznych, także kompletnie inna branża. To skąd czerpiesz wiedzę o szyciu? Więc to jest właśnie to, że ten nasz biznes powstał z pasji i tak naprawdę ja zawsze trochę źle się czułam w tym, co robię. To znaczy marzyłam o jednak pracy dużo bardziej kreatywnej i myślę, że Justyna podobnie. Po prostu odnalazłyśmy się w tym bardzo spontanicznie i tak jak powiedziałam, robimy to z pasją. A jak dzielicie się obowiązkami w projektowaniu i w realizacji własnych ubrań? W tej chwili uczymy się tego, żeby dzielić się obowiązkami, ponieważ od początku wspólnych działań w zasadzie wszystko robiłyśmy razem. A teraz ze względu na to, że tych obowiązków jest coraz więcej, rzeczywiście staramy się nimi dzielić. Natomiast to dotyczy obowiązków związanych ze wszystkim innym poza projektowaniem i planowaniem szycia, produkcji. To rzeczywiście cały czas robimy w dalszym ciągu wspólnie. Natomiast dzielimy się obowiązkami, które wykraczają poza właśnie wszystkie te kreatywne kwestie. Jest to też taki bardzo naturalny proces, że ostatnio zauważyłyśmy, że właśnie rzeczy dzieją się same. Po prostu ja jadę w jedno miejsce, Justyna w drugie, żeby tylko zdążyć na czas i bardzo naturalnie to się w tej chwili rozkłada. Czy podczas realizacji można być też przyjaciółkami?
Tak, oczywiście. Natomiast jeżeli się wprowadzi wspólny biznes, to tak naprawdę 99,9% naszych rozmów toczy się zawsze wokół tego, co robimy. Spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu, ale jest to czas w zasadzie w 100% przepełniony właśnie pracą, rozmowami o pracy, planowaniu, przeżywaniu tego, co się dzieje. Nie starcza nam czasu na prywatne rozmowy. Dokładnie. A czy czasem właśnie spędzacie inaczej czas, niżeli pracując? Rzadko, dlatego że po pracy każda z nas już jest tak zmęczona, że jednak biegnie do domu, do dzieci, po prostu żeby rozdzielić te dwa światy. No, tak to niestety w brutalnej rzeczywistości wygląda. Jeżeli chodzi o pracę, czy zdarzają Wam się sytuacje konfliktowe, gdzie się nie zgadzacie zupełnie ze swoimi zdaniami? To się zdarza rzadko. Raczej jesteśmy zgodne. Ja pełnię rolę trochę dobrego policjanta. Justyna jest surowa i trzyma wszystko w garści. I myślę, że to jest właśnie najcenniejsze w tym naszym duecie, że jesteśmy różne, bardzo się uzupełniamy. I tych sytuacji konfliktowych rzeczywiście nie ma dużo. A jeżeli się pojawiają, to jak sobie z nimi radzicie? Rozmawiamy. Po prostu jakby każda przedstawia swoje racje i staramy się po prostu dojść do porozumienia, tak? Ale to rzeczywiście jest rzadko. Z reguły jest tak, że jesteśmy w stanie się dogadać w zasadzie we wszystkim. Także tak. A plany na rozwój marki? Oj, plany są, aczkolwiek takie dosyć enigmatyczne. Wszystko się działo organicznie, w sensie nasz rozwój był bardzo organiczny. Gdzieś tam cały czas starałyśmy się podążać za potrzebami klientek, nowymi potrzebami, które powstawały w związku właśnie z rozwojem, tak? Z otwieraniem się nowych miejsc, ze zwiększaniem produkcji. I tak jest w dalszym ciągu. Jakby staramy się gdzieś tam cały czas po prostu iść do przodu, ale małymi krokami. Nie robimy jakichś takich dalekosiężnych, odważnych założeń. Wolimy powolutku, ale do przodu. A biorąc pod uwagę Płock, sądząc po tym, jak się sprzedają nasze ubrania tutaj w Płocku, to mamy nadzieję, że tak, że Płoczanki lubią nasze rzeczy. Tak. Dzisiaj na spotkaniu panie przybyły licznie i widziałyśmy tyle kreacji naszej marki, że było nam bardzo, bardzo miło. Jesteś na rynku płockim. No właśnie, tak się fajnie złożyło, że właśnie w październiku i minęły 4 lata. Także i długo, i niedługo. W sumie ten czas zleciał mi po prostu jak wstryknięcie palcem. Bardzo owocny, bardzo pracowity czas w moim życiu. A co Ci ten czas pokazał? Pokazał mi, że jeżeli coś się robi z pasją, jeżeli kocha się to, co się robi, to przyniesie fajny rezultat. A czy coś Cię zaskoczyło albo rozczarowało? No nie ukrywam, że prowadzenie własnego biznesu to nie jest jakaś bardzo łatwa sprawa. I właściwie każdego dnia gdzieś tam wiele jeszcze mnie zaskakuje, ale chyba tak naprawdę najbardziej tak pozytywnie zaskoczyło mnie to, jak Płock przyjął mój pomysł na biznes, jak to zaakceptował, jak to polubił, jak niektórzy to nawet pokochali. Także chyba to jest takie największe pozytywne zaskoczenie. A jakie masz dalsze plany na rozwój? Ja już tak za bardzo nie chcę o tym myśleć, bo mam tyle pracy. Ale gdzieś tam myślimy cały czas, wiem, że to by było fajne udogodnienie dla klientek, żeby stworzyć sklep internetowy, więc to z takich jakby bardziej konkretnych rzeczy. Myślę, że skupimy się po prostu na tym w tych następnych miesiącach, może w przyszłym roku, także chyba to tak najbardziej. A czy w ramach rozwoju wspierana jesteś przez osoby najbliższe? Ojej, to w ogóle, znaczy gdyby nie najbliższe mi osoby, szczególnie mój mąż, bo tak naprawdę on odciąża mnie od takiej codziennej, rutynowej pracy.
I robię to w taki sposób, że naprawdę mogę skupić się na jakby na rozwoju, na moim biznesie, także to jest nieoceniona pomoc. No oczywiście mama, która pracuje, w ogóle cały mój zespół tak naprawdę, no to są dziewczyny, których ja mogę polegać. A czy dopadały Cię czasem chwile zwątpienia? One cały czas mnie dopadają. Ja już teraz, znaczy wiadomo, że częściej zdarzało się to na początku, teraz ja już mam taki obraz tego, jak wygląda też handel, bo to są takie prozaiczne rzeczy, tak? Czasem jest gorszy, czasem jest lepszy dzień. Jeżeli chodzi nawet o sprzedaż, ja już teraz wiem, że ten słabszy dzień nie oznacza, że na przykład za dwa dni nie będzie lepszego, ale na początku był to dla mnie strasznie duży problem. Teraz jakby radość klientów i to, że oni powracają i to, że gdzieś tak to fajnie się toczy, no dodaje mi energii, naprawdę dużo. A jakie masz antidotum na taki trudny czas, o których wspominałaś? Znaczy tak naprawdę nie mam, bo ja nie potrafię odpoczywać. Nawet jak myślę sobie, że właśnie jak mam taki gorszy czas, to sobie trochę odpocznę, może, bo to może przepracowanie, może za dużo tych jednak obowiązków biorę sobie na barki. Staram się odpocząć, nie potrafię, więc to tak by samo mija. Robię coś wtedy fajnego, kreatywnego, jakaś sesja zdjęciowa, właśnie jakiś pokaz i to dodaje naprawdę taki dzisiejszy pokaz. Po prostu jestem uskrzylona na kolejne tygodnie. Także chyba takie rzeczy kreatywne i kontakt z klientem, takie pozytywny oddźwięk tego, co ja sobie wymyślę gdzieś tam w głowie, jest dla mnie największym motorem i właśnie tak jak powiedziałaś, takim antidotum na zły nastrój. Rzeczy, które są tutaj w butiku, to gdzieś jednak pasowały też do mojego stylu, do tego, co ja bym sama założyła. No i nieśmiało odezwałam się do marki po prostu, czy nie chciałaby ze mną współpracować z moim multibrandem. Ta współpraca naprawdę z roku na rok, z miesiąca na miesiąc układa się coraz lepiej. Tylko się cieszyć i mam nadzieję, że ta nasza współpraca będzie układała się tak dobrze przez kolejne miesiące i lata funkcjonowania. Wspierał podczas Twojego projektu? Czułam bardzo duże wsparcie mojego zespołu, naprawdę. Ja wiem, że dziewczyny po prostu ogarną mi wszystko i właściwie już chyba rozumieją mnie bez słów. Nie denerwują się, kiedy krzyczę, albo jestem właśnie w takim, mam taką śmieszną, specyficzną fazę zawsze przed pokazem. No więc one, na pewno mąż, który pomógł mi no, w takich rzeczach zupełnie organizacyjnych, czyli przywieźć głośnik, załatwić mikrofon i tak dalej. No więc, no najbliżsi moi. Byłam dzisiaj na pokazie i rzeczywiście bardzo mi się podobało. Przepiękne sukienki, piękne kolory i do tego fantastycznie też dobrane buty były.
No i co? Kolorowo i wesoło, tak? Czyli nie jest ta jesień taka brzydka i ponura. Znaczy, przepraszam, zima może, tak? Bo jesień to i tak rzeczywiście jest kolorowa. A czy zamierzasz coś zakupić sobie po dzisiejszym pokazie? Tak, jak najbardziej. Podobały mi się kilka sukienek. Było bardzo fajnych, nawet tą, którą Marta Roman miała na sobie, tą czerwono-czarną, przepiękna. Ale jeszcze mi się podobała też taka różowo-pudrowa. Sukienka taka długa, elegancka bardzo, na takie efektowne wyjście. Myślę, że jest bardzo przyjazną firmą. No i sprawdza się na płockim rynku. Z tego co wiem, moja koleżanka te bardzo dużo rzeczy zakupuje i mnie zachęciła do tego, żeby przyjść na dzisiejszy pokaz. Bardzo mi się podobało, także myślę, że też zostanę z tą klientką. Są genialne tej firmy, zawsze mi się podobały. Też fajne były sweterki, aczkolwiek wydaje mi się, że troszeczkę taki styl już sylwestrowy. No ale sylwester już za pasem, można powiedzieć, więc coś tam na pewno sobie upatrzyłam i myślę, że za chwilę odwiedzę butik. No ja znam Martę właśnie jeszcze, że tak powiem, z początków tej firmy, także myślę, że bardzo fajny, oryginalny butik. Bardzo mi się podoba to, że właśnie Marta jest taką troszeczkę indywidualną marką, fajnie dobiera je i tak wyszła na, można powiedzieć, naprzeciw kobietom, oryginalnym i nowoczesnym, więc to jest fajne. W Płocku czegoś takiego nie było, więc bardzo fajnie. Dzisiaj coś ci się spodobało na tyle, że musiałaś to zakupić. Oczywiście, zakupiłam to, co miała pani projektantka na sobie, bardzo mi się podobało. No i właśnie mam w torbie. Podobało mi się już od samego początku, kiedy Marta jeszcze miała na kwiatka swój butik. Wspaniały sklep. Butik ogólnie, bardzo mi się podoba. Podobają mi się rzeczy, że można zawsze coś dla siebie znaleźć i mimo, że ktoś ma trochę większy rozmiar, na pewno można coś odnaleźć w tym butiku, także naprawdę mi się podoba. A czy doradztwo Marty też czasem wykorzystujesz do tworzenia swojej garderoby? O, to już jest podstawa. Zwłaszcza kiedy Marta wstawia zdjęcia na Instagramie i można obejrzeć właśnie na niej, chociaż na niej wyglądają wszystko przepięknie, ale tak, dla niej to jest w ogóle inspiracja, więc naprawdę można coś sobie znaleźć od niej. Czy dzisiaj zakupiłaś coś na wieczór, czy na dzienną jakąś stylizację? Myślę, że można wykorzystać na wieczór i na dzienną, także myślę, że będę mogła chodzić codziennie. A czy po pokazie jeszcze na coś zamierzasz coś sobie zakupić, czy to jedyna rzecz, która ci się spodobała? Nie, na razie mi się to jedna spodobała. Żegnamy Państwa z dzisiejszej relacji. Zapraszamy za tydzień do kolejnego Imperium Kobiet.